Dzień dobry, nazywam się Irena Skowrońska, jestem lekarzem pediatrą. Pracuję już trochę czasu, bo prawie koralowe gody w tym roku. Na początku szpital, specjalizacja poza Sączem, później przyjechałam w 1991 roku do przychodni tak zwanej dawnej kolejowej, obecnie Centrum Medyczne Batorego. Ja zawsze chciałam pracować z dziećmi. Początkowo było to coś w kierunku nauczyciela. Natomiast później troszkę się odmieniło, jakiś impuls, nie wiem, że jednak lekarz, ale oczywiście pediatra. Dzieci są bardzo wdzięcznymi pacjentami, są uśmiechnięte, no czasem płaczą, krzyczą, ale wszystko daje się razem to pogodzić i jakoś dogadujemy się w gabinecie. Dlaczego nominowali mnie pacjenci do plebiscytu? Szczerze mówiąc, nie wiem, jestem tym zaskoczona, oczywiście bardzo dziękuję. Natomiast pracuję normalnie, przyjmuję pacjentów, rozmawiam z rodzicami, z dziećmi, badam, no i staram się dobrze leczyć.